Dzień dobry Państwu. Witam na spotkaniu naszego klubu. I dzisiaj gościmy pana Radosława Patrylicza, publicystę historycznego, autora szeregu bardzo interesujących książek, które tutaj można nabyć i otrzymać dedykację. A tematem dzisiejszej prelekcji będzie temat taki budzący wiele kontrowersji. Chodzi mianowicie o mordy rytualne. Czy to jest to prawda, czy jest to mit? Pan Radosław jest autorem książki, tylko tutaj pokażę. Mord rytualny w Rzeszowie. W roku 1945. Z pytajnikiem na końcu. To jest w roku 1945, czyli tuż po zakończeniu wojny, miał miejsce w Rzeszowie tajemniczy mord na chrześcijańskiej dziewczynce, mający właśnie znamiona mordu rytualnego. Pan Radosław poszedł tym tropem i owocem tego jego śledztwa historycznego jest właśnie ta praca. I na kanwie tej pracy właśnie dzisiaj się spotykamy, aby podyskutować na temat, czy te mordy rytualne to jest mit, czy to jest prawda, no i jak konkretnie wyglądał ten mord w Rzeszowie. Oddaję głos panu Radosławowi, no i liczę, że po prelekcji będzie dyskusja, będą pytania, na które postaramy się udzielić odpowiedzi. No to może jeszcze raz się przywitam. Witam Państwa serdecznie. Od razu z Państwa też przeproszę i nie jestem zawodowym mówcą, nigdy nie byłem i nigdy też nie będę. Z różnych zresztą względów. Znacznie lepiej wychodzi mi pisanie niż mówienie. Wykład ten zacznę może od kwestii tego, że każdy ustrój, każde państwo ma swoją legendę założycielską lub nawet wręcz kłamstwo założycielskie. I teraz, żeby to tak fajnie zobrazować, to podam przykłady. Na przykład Anglia, Anglicy mają taką fajną legendę założycielską, legendę o królu Arturze. Tak? Piękna legenda, to też taka, można powiedzieć, monarchistyczna trochę, o tym, że człowiek tam nie wie, że on będzie królem, aż do momentu, kiedy wyciągnie miecz ze skały. Prawda? Więc to jest taka pozytywna, piękna legenda. W Polsce też mamy taką legendę założycielską. To jest legenda o Lechu, Czechu i Rusie, a osobliwie fragment o tym, że Lech ze swoją ekipą, tam można, tak można powiedzieć eufemistycznie, dochodzi do pewnego momentu, w którym zauważa orła białego, takiego pięknego, który wije sobie gniazdo tam na drzewie. I ten lew stwierdza, że to jest to miejsce, w którym chciałbym osiąść i żeby tutaj moi ludzie też zbudowali osadę. I tą osadę nazwano Gnieznem, właśnie od tego gniazda. No niestety też wiele państw, ustrojów ma kłamstwa założycielskie. I tutaj wymienię na przykład Polska sanacyjna miała dwa kłamstwa założycielskie. Między innymi te dwa kłamstwa założycielskie, czyli mit Józefa Piłsudskiego, jako człowieka, który sam w pojedynkę zorganizował legiony i dowodził w bitwie warszawskiej. Obie te informacje są fałszywe. I też trzeci, no drugi w kolejności w sumie mit, o tym, że zamach majowy z 1926 roku był niezbędny, inaczej państwo polskie by się załamało. Więc ta rzeź tam mieszkańców, ponad 400 Warszawy i okolic, była konieczna, żeby się państwo polskie utrzymało i żeby rosło w siłę i dostatek. PRL, Polska Rzeczpospolita Ludowa, też miała kłamstwa założycielskie. Wymienię dwa, może mogą państwo znać więcej, natomiast ja wymienię dwa. To przede wszystkim kłamstwo katyńskie oraz kłamstwo o wyzwolicielskiej roli Armii Czerwonej. Teraz pytanie, czy obecne państwo, obecna forma państwa polskiego, tak zwana trzecia RP, czy też ma kłamstwa założycielskie? Otóż moim zdaniem ma. I tutaj wymieniłbym trzy takie kłamstwa założycielskie. Po pierwsze, mit okrągłego stołu. Tego tutaj chyba nie muszę wyjaśniać. Po drugie, mamy mit tak zwanej demokracji jako jedynie słusznego, najlepszego w dziejach ludzkości ustroju. I po trzecie, mamy kłamstwo jedwabieńskie. I dlaczego nazywam
te okoliczności kłamstwami założycielskimi, gdyż sprawa Jedwabnego, sprawa Okrągłego Stołu, to tak samo jak sprawa Katynia dla PRL-u i tej mit wyzwolicielskiej Armii Czerwonej, to były kwestie, których nie wolno było podważać, gdyż one były konstytutywne dla tych ustrojów, tak? Czyli obalenie, przyznanie się do tego, że to są kłamstwa, oznaczałoby automatyczny upadek ustroju, na przykład PRL, gdyby się przyznano, że zbrodni katyńskiej dopuścili się Sowieci, a nie Niemcy. Więc to musiało trwać, dopóki istniał ustrój. Tak samo, jeśli chodzi o trzecią RP, mit Okrągłego Stołu będzie tyle lat w obiegu, ile będzie ten ustrój istniał. Podobnie jest niestety właśnie z kłamstwem jedwabieńskim. I tutaj, żeby nie być gołosłownym, powołam się na sierżanta sztabowego Armii Izraelskiej, niejakiego Jonego Danielsa, który ma niejasną strukturę, niejasną pozycję w strukturze państwa polskiego, a który w odpowiedzi, niejako w komentarzu na petycję o kontynuację ekshumacji w Jedwabnem, którą to petycję wystosowała i zbierała pod tym podpisy dr Ewa Kurek, on powiedział w wywiadzie dla Dziennika Wschodniego, cytuję: nawet jeśli pod tą inicjatywą podpisze się 40 milionów osób, ekshumacja w Jedwabnem nie odbędzie się. Także widzimy, proszę Państwa, że no w Polsce mamy 38 milionów mieszkańców tam z hakiem, także nawet gdyby się niemowlaki podpisały, to będzie za mało, by trzeba było jeszcze dobrać parę milionów z Polonii, na przykład amerykańskiej. Ale i tak byłoby to za mało. I teraz, żeby to jeszcze lepiej zobrazować, to wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład w roku 1942 jakiś Polak, który wyrwał się tam z sowieckiego imperium i ucieka przez Palestynę w kierunku armii Andersa, która już tam się przedziera, już tam się organizuje, walczy, że ten człowiek tam z jakiegoś powodu, na przykład na jakąś chorobę, umiera w Palestynie, tam zostaje pogrzebany i w pewnym momencie, na przykład no już dzisiaj, w tym roku, państwo Izrael chciałoby te zwłoki tego człowieka ekshumować. Po czym okazuje się, że polski ksiądz czy polski działacz społeczny wyjeżdża tam do Izraela i w medium izraelskim mówi, że choćby się podpisało pod petycją o taką ekshumację 10 milionów Żydów, to ta petycja i tak nie dojdzie do skutku. Czy Żydzi nie mieliby prawa protestować przeciwko takiej uzurpacji tutaj suwerenności na ich terytorium ze strony takiego hipotetycznego Polaka? No chyba mieliby prawo, więc czy my mamy też prawo tutaj protestować przeciwko uzurpacji pana Danielsa, która jak się okazuje jednak ma poparcie też wśród władz polskich, prawda? No więc to jest tego typu kwestia. Natomiast dlaczego ja o tym wszystkim powiedziałem? Gdyż osobiście uważam, że Żydzi i ich sojusznicy, pomocnicy byliby w stanie odpuścić zarówno kwestię zbrodni w Jedwabnem, przyznać, że to są bzdury, że to Niemcy rozstrzeliwali, o czym też świadczą te wszystkie dotychczas przeprowadzone ekshumacje, teraz opublikowany ten raport ukrywany przez wiele lat prokuratora, jak on się nazywał? No to ja też, wyleciało mi nazwisko. Prokurator w każdym razie, który prowadził te ekshumacje. Więc Żydzi byliby w stanie odpuścić kwestię Jedwabnego, byliby w stanie moim zdaniem odpuścić także kwestię tak zwanego pogromu w Kielcach, ale jest temat, którego nigdy nie odpuszczą. Choćby miała Ziemia wyparować z Układu Słonecznego. Jest to kwestia właśnie mordów rytualnych. Czy jak ja wolę to nazywać, mordów na tle rytualnym. I teraz dlaczego to jest tak ważne? Otóż jest to tak naprawdę najciemniejsze jądro ciemności, tak bym to nazwał. I to naprawdę to jest temat, którego nie wolno badać, nie wolno poruszać, chyba że z pozycji negacjonistycznych, autentyczności tych mordów na tle rytualnym.
I wielu autorów, którzy poruszają ten temat, oni już niejako z punktu widzenia autocenzury już w tytułach prac lub w ich wstępach piszą, że to absolutnie tego typu wydarzenia, jak mordy na tle rytualnym, przepraszam, nie mogły mieć miejsca. I przykład, żeby też nie być gołosłownym, w książce Suzanny Butaroni i Stanisława Musiała pod tytułem Mord rytualny. Legenda w historii europejskiej we wstępie czytamy. Należy oświadczyć już na początku, że żydowski mord rytualny nigdy nie miał miejsca. Dziś falsyfikowanie tego typu teorii nie należy do zadań badań naukowych. Oczywiście osoby, które chciałyby rzetelnie, naukowo podejść do tych kwestii, są w pierwszej kolejności nazywane antysemitami, nienawistnikami. A przypomnę też, że przecież oskarżenia o mordy na tle rytualnym, czy wprost o mordy rytualne, nie są przecież wysuwane tylko wobec środowisk żydowskich, tylko na przykład wobec starożytnych Kartagińczyków czy Azteków z Ameryki Środkowej. I tutaj nie ma żadnych kontrowersji. Nikt nie oskarża badaczy, którzy poruszają te kwestie, o jakiś antyasteczyzm czy antykartagińskość, prawda? No nie ma tego typu kwestii. Można to badać, spokojnie opisywać, nikt za to nie traci pracy, nikt za to nie jest szykanowany, jak w dzisiejszych dniach ksiądz profesor Tadeusz Gus za to, że podał fakty, tak, że w Polsce przedrozbiorowej były prawomocne wyroki skazujące w procesach o żydowskie mordy rytualne. To są fakty, tak? Były takie procesy i były wyroki skazujące prawomocne. Także on podał prawdziwą informację i za to był ścigany przez różne tam grupy polsko-żydowskie, czy może lepiej polskojęzyczno-żydowskie. I cały czas ma z tym problem, tak? Tam się zebrała komisja etyki, która uznała, że on nie przekroczył, no bo przecież no, to już naprawdę byłby absurd, tak? To już tak, dokładnie jak było ścigane za PRL-u kłamstwo katyńskie, tak? Kto powiedział prawdę na temat Katynia, to musiał się pożegnać z pracą. No więc tutaj w ten sam sposób, w tym samym kierunku to idzie. I teraz tak, jeśli chodzi o te zarzuty antysemityzmu, no to mamy przykład też, znów żeby nie być gołosłownym, Jacek Wijaczka i Zenon Guldon, to też tacy badacze tych kwestii, we wstępie swojej książki pod tytułem Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI-XVIII wieku piszą, cytuję, procesy o mordy rytualne stanowiły chyba najbardziej jaskrawy objaw antysemityzmu. Także no, z tego punktu widzenia. No więc, proszę Państwa, argumenty. Jakie są główne argumenty negacjonistów autentyczności tych mordów rytualnych czy mordów na tle rytualnym? To są właśnie trzy takie główne argumenty można wyekstraktować z tego wszystkiego. To jest właśnie pierwszy, już podałem. Czyli, że ci, którzy podejmują ten temat, chcą go rzetelnie zbadać, korzystając z zagwarantowanej konstytucją swobody badań naukowych, to są antysemitami. No więc jak widzimy, no to dobra, no są antysemitami, ale to jest chyba jednak słaby argument, tak? Bo przecież to jest argumentum ad personum, prawda? Drugi argument jest już bardziej rzeczowy, mianowicie odnosi się do tego, że różni badacze typu Joanna Tokarska-Bakir czy Magda Teter, ona się nazywa Magdalena, ale sobie życzy, żeby nazywać ją Magda, twierdzą, że żydowskie mordy rytualne, czy na tle rytualnym, nigdy nie mogły mieć miejsca, ponieważ Żydzi w Torze, czyli w pierwszym pięcioksiągu Starego Testamentu, tam są fragmenty, które w sposób karygodny zakazują absolutnie spożywania krwi przez Żydów, a także w ogóle kontaktu Żydów z krwią. I dlatego między innymi tutaj są te wątki rzezaków rytualnych, którzy tylko oni mają prawo do tam rytualnego uboju drobiu, prawda? No bo wieprzowiny to Żydom nie wolność, bo świnie są dla nich nieczyste. Także jak można się odnieść do tego argumentu? Oczywiście jest to argument, no muszę użyć tego słowa, bardzo prymitywny, choć z pozoru, tak, może się wydawać prawdziwy. Ja tutaj w książce też wymieniam dokładnie te fragmenty story, w którym padają te zakazy i one rzeczywiście tam widnieją. No na przykład
Mamy w Księdze Rodzaju, rozdział 9, 4, jest następujące zdanie. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. W Księdze Kapłańskiej 7, 27 mamy taki fragment. Ktokolwiek spożywa jakąkolwiek krew, będzie wykluczony spośród swego ludu. Także jak widzimy, rzeczywiście takie kwestie, spożywanie krwi i kontakt Żydów, prawowiernych Żydów, prawda, z krwią są absolutnie zakazane przez Torę. Tylko że ci badacze, którzy się tego typu argumentami posługują, to oni albo są ignorantami, albo celowo kłamią. Dlaczego? Dlatego, że dla dzisiejszych, powiedzmy od IV-V wieku po Chrystusie, Żydów, tak zwanych Żydów talmudystów, ważniejszą księgą od Tory jest Talmud. I to wprost w Talmudzie jest napisane. Tutaj też mam cytaty. Gdyby Państwo chcieli, to mogę je oczywiście przytoczyć. Natomiast jest to w każdym razie w książce, są te cytaty podane, że na przykład tam kto porzuci naukę Talmudu na rzecz Tory, to już nie będzie miał nigdy spokoju. Talmud, jak wiemy, jest komentarzem do Tory, czyli powiedzmy takim szczegółowym ujęciem kwestii ogólnych, które znajdują się w Torze. Jest jeszcze inna kwestia, jest kwestia tradycji. Otóż, jak się okazuje, wśród Żydów, wśród diaspory żydowskiej, bardzo ważną rolę spełnia tradycja i wielokrotnie w pismach rabinów jest podane, że tradycja żydowska, ugruntowana tradycja żydowska jest równoprawna samej Torze. Czyli mamy niejako trzy źródła tych zachowań, powiedzmy, społecznych Żydów. Czyli jest Tora, jest Talmud, który jest ważniejszy od Tory i jest tradycja, która jest co najmniej równoprawna Torze. Także jak widzimy już z samego tego, że samą Torą nie można załatwić tej kwestii w sposób definitywny. I teraz tak, mam tutaj, oczywiście to w książce też się pojawia, mam cytaty z konkretnych rabinów żydowskich odnośnie stosowania krwi, której Tora, jak Państwu przeczytałem te dwa fragmenty, zabrania spożywania i w jakiegokolwiek kontaktu. Więc mamy cytat z żyjącego w Niemczech i Czechach na przełomie XVII i XVIII wieku rabina Jakoba Reischera. Zadano mu następujące pytanie odnośnie do stosowania krwi zwierzęcej. Pytanie brzmiało: co jest podstawą tego, że większość Żydów tradycyjnie, to słowo tradycyjnie jest ważne, zezwala na spożywanie i picie skrzepniętej i sproszkowanej krwi koziorożca alpejskiego, zwanego jako boxblood, i wysuszonej na słońcu, także przez pacjentów, których życie nie jest w niebezpieczeństwie, takich jak osoby cierpiące na epilepsję. Czyli już, jak widzimy, z tego samego pytania wynika, że Żydzi spożywali krew, co było zakazane. No ale tu rabin odpowiada. Legalność tego zwyczaju musi być utrzymana, ponieważ został dawno ustalony. Lek ten jest oczywiście dopuszczalny, ponieważ jest jasne, że gdy zwyczaj staje się powszechny wśród Żydów, musi być uznany za równoprawny samej Torze. Motyw rytualny dopuszczenia jest oparty, według mnie, na tym, że krew jest wysuszona w takim stopniu, że staje się kawałkiem drewna i nie zawiera wilgoci. Dlatego nie jest w żaden sposób zabroniona. Także jak widzimy, jeśli Żydzi wysuszą krew, to ona rzekomo straci te właściwości życiodajne, których zabrania Tora. Także to jest takie obejście niejako. Tak, natomiast mam tutaj jeszcze cytat z innego rabina, to już nie tam z XVII wieku, tylko z XX wieku. Otóż mieszkający w Wilnie w latach 30. jeszcze XX wieku, rabin Chaim Ozer Grodziński wypowiedział się w następujący sposób. Też tam został zapytany przez swoich podopiecznych. Co do problemu legalności podawania krwi zwierzęcej pacjentowi, który nie jest w niebezpieczeństwie, jeśli krew straciła część właściwości i została wysuszona, oto moja odpowiedź. Jeśli krew jest całkowicie wysuszona, z pewnością musi być dozwolona. A nawet w przypadku prawdziwej i właściwej krwi, jeśli tylko została rozpuszczona, pozwolenie może być udzielone w stanie konieczności. No, proszę Państwa, te cytaty komentują się same. Natomiast jest tu kwestia
Kolejna, czyli, bo porównując na przykład z Kościołem katolickim, jeżeli jakiś kapłan katolicki wyskakuje gdzieś w mediach, prawda, czy nawet na mszy, tak, w swojej parafii z jakąś bzdurą na przykład typu, że Jezus nie był człowiekiem, tylko upodobnił się do człowieka. To jest znana od 5-6 wieku herezja tak zwanego monofizytyzmu, że Jezus miał tylko postać duchową, że jest tylko Bogiem, a nie był Bogiem człowiekiem. A więc jeżeli taki kapłan katolicki głosiłby tego typu poglądy, to wyższy urząd nauczycielski, tak, który jest nad nim, czyli biskup miejscowy, arcybiskup, prymas, czy nawet sama stolica apostolska, tamte odpowiednie kongregacje nauki wiary, papież, mogłyby tego kapłana suspendować, czy tam najpierw wezwać go grzecznie, żeby zaprzestał głoszenia teorii, które są niezgodne z nauczaniem Kościoła, prawda? Więc tutaj ktoś by mógł powiedzieć, no to ci Żydzi to jacyś są wariaci, prawda, też jacyś heretycy, odstępcy, więc nie wolno ich brać na poważnie. No tu jest właśnie inny problem, dlatego że tego typu hasła można byłoby zarzucić jeszcze w wieku pierwszym, może jeszcze w wieku drugim po Chrystusie, kiedy funkcjonował tak zwany Wielki Sanhedryn, czyli naczelny taki urząd nauczycielski dla całego żydostwa. Natomiast po upadku II Świątyni Jerozolimskiej i rozpędzeniu przez Rzymian Sanhedrynu nie ma już tego urzędu nauczycielskiego wyższego rzędu. Powstała diaspora, tak? Czyli Żydzi rozpierzchli się po całym Imperium Rzymskim, później też na inne tereny Europy, Azji, Afryki i też do Ameryki już w późniejszych wiekach. I naczelną zasadą życia żydowskiego w diasporze jest to, że najwyższym autorytetem w kwestiach religijno-społecznych na danym obszarze jest miejscowy rabin. Także ustalenie, odpowiedź na dane pytanie udzielona przez miejscowego rabina jest ostateczna. No stąd wzięły się te różne dowcipy, że jeden rabin powie tak, drugi powie coś zupełnie odwrotnego, ale obaj mają rację. No tak, z punktu widzenia judaizmu talmudycznego obaj mają rację, gdyż obaj mają równorzędną pozycję w ramach judaizmu pojmowanego sensu largo. A skoro obaj mają rację, czy to więc rabin Jakob Reischer, jak i rabin Chaim Ozer Grodziński, oni mają taką samą rację jak rabini, którzy powiedzą, że absolutnie jest zakazane spożywanie krwi. No. Tak. I kolejne jeszcze jest kłamstwo, to już takie bezczelne bardziej, odnośnie tego, że niby nie mogły mieć miejsca nigdy mordy rytualne. Otóż kłamstwo to, szerzone zwłaszcza przez profesor tą Magdę Teter, brzmi, że oskarżenia o mordy rytualne w stosunku do Żydów to jest wyłącznie, te oskarżenia mają wyłączne źródło w zacietrzewieniu i antyżydowskich fobiach chrześcijan. Czyli, że to w całości wymyślili chrześcijanie, żeby tam się znęcać, pastwić nad biednymi, niewinnymi Żydami. I to kłamstwo jest bardzo łatwo udowodnić. Otóż okazuje się, że żyjący na przełomie V i IV wieku przed Chrystusem, podróżnik i myśliciel grecki Demokryt tak zapisał. Żydzi raz na 7 lat łapali jakiegoś cudzoziemca, zabierali go do świątyni w Jerozolimie i składali w ofierze, krojąc jego ciało na kawałki. To nie wszystko jeszcze, bo tego typu opinii było więcej. Natomiast ja jeszcze jedną przytoczę. Też to jest opinia Apiona. To był Grek, który żył na przełomie er, tak? Pierwszego wieku przed Chrystusem i pierwszego wieku po Chrystusie. I on tutaj też tego samego typu tezy podnosił, że właśnie Żydzi co jakiś czas mordują rytualnie młodych Greków, których ciała, elementy ciał ich spożywają, a resztki składają w ofierze na ołtarzu całopalenia. I oczywiście tutaj badacze ci różni, jeżeli w ogóle ten temat podejmują, Apiona, to nazywają go tam prymitywnym, zaciekłym antysemitą, więc to się nie liczy. Natomiast
A teraz tutaj w ogóle nie pozycjonując, czy wypowiedzi tego Demokryta i Apiona są prawdziwe, czy nie. Natomiast prawdą jest to, że oskarżenia Żydów o mordy rytualne nie pojawiły się w czasach chrześcijańskich, tylko wcześniej. Także już widzimy, że to jest kłamstwo. Tak? Tego nie wymyślili chrześcijanie, tak jak chciałaby pani profesor, tak? Magda Teter. Więc to jest kłamstwo oczywiście. Natomiast jeszcze mogę podać, że ten Apion, którego tak się nazywa, że to jakiś prymityw tam, antysemita, że to był jeden z najbardziej wykształconych ludzi swoich czasów. To był świetny retor, to był wychowawca młodzieży, to był nauczyciel i wielu historyków podejrzewa, że on był nawet dyrektorem Biblioteki Aleksandryjskiej, tej słynnej. Także no to, czyli jedynej tak wielkiej placówki oświatowej w starożytności. No to więc to nie mogła być osoba przypadkowa. Więc to był naprawdę człowiek wybitny. I pytanie, no, czy taki człowiek wybitny mógłby się tego typu jakieś tam kłamstw, tak, takich absurdalnych dopuścić. No ciężko powiedzieć, prawda? Tak. No więc teraz może przejdźmy, skoro już te podstawowe argumenty negacjonistów mordu rytualnego omówiliśmy, do kwestii polskich. Oczywiście tak już powiedziałem, w Polsce był szereg procesów o mordy rytualne. Zapadł cały szereg wyroków skazujących, prawomocnych. Były też oczywiście wyroki uniewinniające, jeżeli śledczy nie doszukali się winy u oskarżonych. Także no to pokazuje, że te procesy też nie były w całości jednostronne, prawda? Już abstrahując nawet od tego, co też opisywali badacze, że w wielu tych procesach Żydzi tam składali łapówki. To jest też poświadczone źródłowo. No w każdym razie tutaj ci wszyscy negacjoniści autentyczności mordów rytualnych, czy na tle rytualnym, za chwilę powiem dlaczego, skąd to rozróżnienie, to oni twierdzą, że te wszystkie procesy to jest jedna wielka lipa i właśnie wynik tych antyżydowskich fobii chrześcijańskich. Ale no jak oni chcą, w jaki sposób? Ja to pytanie, tak, może ktoś, któryś z tych badaczy to nagranie nasze obejrzy, ja się zapytam, no w jaki sposób ci państwo chcą zanegować na przykład wyrok w procesie olkuskim w 1787 roku, kiedy to Żyda złapano na gorącym uczynku. Żyd z nożem w ręku, tak, i z naczyniem do spuszczania krwi został tak naprawdę pochwycony na gorącym uczynku, tak, i jeszcze nie zdołał dorżnąć tej swojej ofiary. To też chodziło o młodą dziewczynkę chrześcijańską. On został pochwycony, tam zamknięty do karceru. On zaraz, nawet jeszcze przed tym zamknięciem, on się przyznał, że jemu kazali starsi tam z miejscowej synagogi to zrobić, gdyż akurat w tym roku na nich padł obowiązek dostarczenia krwi dla tych okolicznych zgromadzeń religijnych diaspory. Że no w jaki sposób można zanegować tamtą zbrodnię? No nie można, prawda? Nie można. I do takiego samego wniosku doszli Żydzi ówcześni, tam żyjący w okolicach, dlatego w pierwszej kolejności wyruszyli z łapówkami w kierunku tych śledczych i urzędników państwowych. To jest potwierdzone wszystko. Oni nawet na Dwór Królewski trafili, ale połowicznie im się udało, dlatego że uniewinnieni zostali ci rabini tam z Olkusza. Natomiast ten Żyd, który został na gorącym pochwycony, to on musiał gardło dać. No więc jeszcze raz powtarzam, w jaki sposób ci naukowcy, czy pseudonaukowcy, chcą zanegować tamten wyrok? No proste. Przechodząc teraz do sprawy rzeszowskiej, najpierw właśnie chciałbym jeszcze też wytłumaczyć, dlaczego rozróżniam mord rytualny, a mordy na tle rytualnym. To jest jedna właśnie z takich oryginalnych moich tez, którą zawarłem w książce, że mord rytualny podzieliłem na dwie kategorie, plus jeszcze jedną dodatkową. Pierwsza kategoria to jest mord rytualny, czyli morderstwo jako element specyficznych praktyk religijnych, tak? Czyli bez mordu dana praktyka religijna nie mogłaby dojść do skutku. Więc no, musiał być ten mord. To jest jedna kategoria. Druga kategoria to jest mord na tle rytualnym,
którym chodzi, morderstwo nie ma żadnego charakteru stricte rytualnego, natomiast jest to mord popełniony w celu zdobycia krwi do celów rytualnych innych niż sam mord rytualny. Czyli na przykład tu konkretnie chodzi o macę paschalną oraz rytuał wina, który też towarzyszył świętu Paschy. I jest ta jeszcze osobna kategoria, czyli mordy popełniane w celu zdobycia krwi potrzebnej do celów medycznych. Tu znowu też opisałem, to jest takie średniowieczne jeszcze kompendium medyczne Segullot żydowskie, które tam opisuje, w jaki sposób należy stosować krew zwierzęcą i ludzką przy leczeniu różnych schorzeń, między innymi tam na obfite krwawienie miesiączkowe zalecano spożywanie krwi ludzkiej, na przykład na impotencję zalecano spożywanie z tej sproszkowanej krwi ludzkiej, czyli tej, która niejako wytraciła przez wysuszenie właściwości życiodajne. I wreszcie przechodząc do tematu rzeszowskiego, to może tak opowiem pokrótce, bo to oczywiście całość argumentów znajduje się w książce. O co tam chodziło? Otóż był rok 1945. Wojna się już miała ku końcowi. Wojna w Europie już się skończyła, bo to jest czerwiec 1945 roku, początek czerwca. Także wojna w Europie już miesiąc temu się skończyła. Trwają jeszcze walki na Pacyfiku. Europa, w tym Polska, żyje już tam tematami związanymi z ONZ-em, z UNRWA, a przede wszystkim w Polsce żyje się tematem rychłego ustabilizowania sytuacji w kraju, gdyż pod koniec czerwca miał się ukonstytuować tak zwany tymczasowy rząd jedności narodowej, czyli tam miał zostać dokoptowani ludzie z rządu tego londyńskiego, prawda? Wiemy o co chodzi, tam PSL i te sprawy. No w każdym razie w Rzeszowie już w miarę sytuacja była ustabilizowana, bo tu przecież front przeszedł jeszcze jesienią 1944 roku i tam już otworzono szkoły, inne tam miejsca użyteczności publicznej. Wprawdzie na ulicach było jeszcze pełno różnych śmieci, tam była plaga szczurów straszliwa, no ale życie wracało powoli do normy. I młoda 9-letnia dziewczynka Bronisława Mendoń chodziła do szkoły podstawowej, jednocześnie też chodziła na korepetycje do nauczycielki mieszkającej przy ulicy Tannenbauma 12 w Kamienicy. Obecnie to jest ulica Okrzei 12. To jest centrum miasta. I feralnego dnia 7 czerwca 1945 roku ta dziewczynka udała się jak co kilka dni na te korepetycje. Ona tam chodziła regularnie. Następnie po korepetycjach, które miały trwać około godziny, półtorej, dwóch, miała udać się do szkoły, gdyż miała jeszcze zajęcia w trybie wieczorowym. Jak się okazało, nie pojawiła się ani w szkole, ani na tych korepetycjach. Później w śledztwie okazało się, że zgodnie z zeznaniami koleżanki tej zamordowanej, która ją spotkała na ulicy, gdy Bronisława Mendoń szła do tej korepetytorki, no to one się tam spotkały, chwilę porozmawiały i zapytały się przechodnia, która jest godzina. No a następnie rozeszły się, tak? I to ta koleżanka zeznała, że to było już kilkadziesiąt metrów od tej kamienicy, do której zmierzała Bronisława Mendoń. Następnie ta dziewczynka zaginęła i już 11 czerwca, rodzice wieczorem zaczęli jej szukać, tak? No bo nie wróciła ze szkoły o tej normalnej porze. Więc w pierwszej kolejności udali się oczywiście do tej kamienicy, wypytali korepetytorki, ona zdziwiona, no bo nie przyszła dziewczynka, nie wie co się z nią stało. W szkole jej też nie było, więc prawdopodobnie, bo to nie jest jasne, ale prawdopodobnie następnego dnia, czyli 8 czerwca, ta rodzice udali się na komendę milicji zawiadomić o zaginięciu tej dziewczynki, prawdopodobnie, że ją ktoś porwał. No w każdym razie 11 czerwca 1945 roku mieszkaniec tej kamienicy, młody też chłopak 15-letni, schodził do piwnicy po opał. Tam nie jest wytłumaczone, czy węgiel, czy tam drewno. Tam było gdzieś tam składowane w piwnicy. Tam w ogóle też warto powiedzieć, że w tej kamienicy, w tym dziale kamienicy było 6 mieszkań.
I do każdego z tych 6 mieszkań w piwnicy było osobne pomieszczenie, tam zamykane drzwiami, prawda? No, czyli każdy tam miał swój kąt. Natomiast w korytarzu tam walały się różne śmieci, tam pod schodami jakaś sztuczna choinka była. No i ten chłopiec tam zszedł po opał i przyjrzał się, tam zauważył przedmiot, którego wcześniej nie widział, a był to koszyczek łykowy z jakimiś książkami. No więc przypatrzył się tam tym książkom, tam były też zeszyty i zobaczył, że jeden z zeszytów jest, znaczy się, no wszystkie w sumie zeszyty były tak podpisane, nazwiskiem tej dziewczynki. No więc on już wiedział wcześniej, że ta dziewczynka zaginęła, więc wziął ten jeden z tych zeszytów i od razu poszedł na komendę milicji, tą miejscową, bo tam nawet niedaleko była komenda, i powiedział, że no tutaj znalazł, tam koszyczek jest cały, tutaj mam zeszyt i to chodzi o tą dziewczynkę. Także to już było w wieczór, godzina 19. Udał się sam komendant tej komendy wraz z kilkoma milicjantami do tej kamienicy, tak? Bo skoro tam się znajdował ten koszyczek łykowy z jej tam książkami, zeszytami, przybrami szkolnymi, no to może tam coś więcej też będzie, prawda? Coś, co naprowadzi na ślad tej zaginionej dziewczynki. Więc zeszli tam do piwnicy, zaczęli przeszukiwać najpierw ten korytarz, co jest oczywiście logiczne, prawda? I znaleźli pod tą sztuczną choinką tam wsadzony płaszcz, taki właśnie młodego dziecka. Zaraz ktoś tam zawiadomił ojca dziewczynki, który tam w międzyczasie, to nie jest podana godzina, kiedy on przybył, ale no tak moim zdaniem on przybył gdzieś około 21:00 tam pod tą kamienicę. Także on tam przybył i on rozpoznał ten płaszcz też dziewczynki. Oczywiście zeszytów tych nie trzeba było już rozpoznawać, no bo były podpisane. Więc kontynuowano tam przeszukiwania, prawdopodobnie także w asyście dozorczyni tej kamienicy, więc szukano dalej w tych działach, w tych 6 działach piwnicy. I w jednym z działów piwnicy na kupie takich grubych wiórów drzewnych znaleziono zmasakrowane ciało tej dziewczynki. I teraz tak, pod ciałem znajdowała się karteczka z napisem po hebrajsku. Ciało było w sporej mierze obnażone. Są tutaj, ja zamieszczam zdjęcia tych zwłok, dwa zdjęcia się zachowały. Skóra z twarzy była całkowicie zdjęta, czyli ta dziewczynka była oskalpowana. Nogi były rozcięte i jak zapisał prokurator, który pierwszy się tam pojawił, żyły były powyciągane. Oprócz tego jakieś dziwne też rany, takie jakby tłuczone, na brzuchu, to dobrze widać w wysokiej rozdzielczości na tych zdjęciach. To właśnie też, bo ja mam w książce, mam zawartą opinię prokuratora, współczesnego prokuratora, któremu przekazałem całość zebranej przeze mnie dokumentacji, żeby on się odniósł do tego, jak on to widzi. No on właśnie zwrócił uwagę na te rany takie jakby od uderzeń, albo od ukąszeń, albo jakby ktoś jakimś ostrym narzędziem wbijał w to ciało. No w każdym razie prokurator uważał, że to były tak zwane rany przeżyciowe. Czyli one nie spowodowały zgonu, one powstały za życia jeszcze tej dziewczynki i one już zaczynały się goić. Także tutaj przyczyna zgonu była inna. No w każdym razie prawdopodobnie, bo to też nie jest jasne, ale milicjanci się tam po prostu zapytali albo tego chłopaka, albo dozorczyni, albo któregoś z innych mieszkańców tej kamienicy, do kogo należy ten dział piwnicy, w którym leżało ciało. No logiczne, prawda? No więc odpowiedź była, że należy do mieszkania numer tam 5 na drugim piętrze i tam mieszka 3 Żydów. No jakich Żydów? No pytają. No i odpowiedź pada, no tam mieszka 2 kupców i rzezak rytualny miejscowej gminy. Bardzo, bardzo interesujące. I to oczywiście ci milicjanci zaraz chcieli sprawdzić, prawda? Jeszcze ta karteczka z tajemniczym napisem po hebrajsku, niestety ona się nie zachowała, więc nie wiemy, jaki tam ten napis był, prawda? No, czy on tam się przypadkowo znalazł, czy on coś znaczył. W każdym razie ci milicjanci udali się na to drugie piętro, do tego mieszkania weszli, wszyscy ci 3 Żydzi tam byli, a milicjantów przywitała zaschnięta plama krwi na ścianie. Bardzo ciekawe. No tam zaczęli milicjanci przeszukiwania, przeszukanie robić w
tym mieszkaniu. Okazało się, że tam w piecu były niedopalone długie włosy, takie jakby kobiece. Tam była karteczka z jakimś adresem Żyda z Krakowa. Ja to ustaliłem, bo to tam nie było podane, że z Krakowa, natomiast była podana ulica dokładnie i ulica Nadwiślana, no to nie ma takiej ulicy w Rzeszowie, gdyż Rzeszów nie jest nad Wisłą. W ogóle tam takiej też ulicy nigdy nie było. I to była ulica w Krakowie, zresztą niedaleko synagogi tej Kupa, w której dwa miesiące później, w sierpniu 1945 roku, był słynny tak zwany pogrom w Krakowie. No to tak na marginesie powiedziałem. Natomiast tam też jeszcze, gdy otworzono szafę z ubraniami, to tam znaleziono zakrwawione kalesony, jak się okazało, należące do tego rzezaka rytualnego. No ale to można byłoby wytłumaczyć i to też ci Żydzi, znaczy się, no, jednego tylko przesłuchano. I on tłumaczył, że no, to zakrwawione tam te rzeczy różne były i ta plama na ścianie, dlatego że ten rzezak rytualny tam u nich w tym mieszkaniu zażynał kury. Tam w ogóle też rzeczywiście w którymś z pomieszczeń miał być kubeł z krwią tych kur zażynanych, więc to było logiczne. Oczywiście tam też zabezpieczono nóż taki duży, długi, ostry, rzeźnicki, ale co ciekawe, zabezpieczono już trochę później, bo tam były dwa przeszukania, jedno jeszcze nocą przy słabym świetle i nad ranem już przy asyście ubecji, bo tam przyjechało dwóch ubeków, było kolejne przeszukanie. I znaleziono wówczas jeszcze ślady krwi na innych elementach ubioru tego rzezaka rytualnego oraz znaleziono na łóżku tego rzezaka rytualnego albo kupca Scheigemindera, a ten trzeci się nazywał Jonas Landesmann. Znaleziono na łóżku, tam nie jest podane, czy na łóżku jako na wierzchu samym, czy na przykład pod poduszką, pod tam, nie wiem, kołdrą, pierzyną, pod prześcieradłem, na łóżku, czyli nie pod łóżkiem. Znaleziono kartkę wyrwaną z zeszytu, zapisaną dziecięcym pismem. To tak się rzucało w oczy, bo takie duże litery, wiadomo jak to dzieci piszą. I teraz, co było, co już można powiedzieć więcej na ten temat. Oczywiście ci Żydzi powiedzieli, że oni nie wiedzą, skąd to się tam wzięło, natomiast w tym koszyczku łykowym, zabezpieczonym jeszcze w piwnicy, okazało się, że po dwóch zeszytach były tylko okładki w tym koszyku, czyli ktoś zabrał dwa zeszyty stamtąd, z tego koszyka i nie wiadomo, co się z nim stało. I no ej, kartka jedna z jednego z tych dwóch zeszytów znalazła się w mieszkaniu tych Żydów. No więc to jest też bardzo ciekawa okoliczność. No ci tam Żydzi zostali aresztowani, tak samo Żydzi z mieszkania obok, spod szóstki. Tam mieszkało więcej, bo tam mieszkało bodaj 7 czy 8 osób. Oni zostali aresztowani i zostali odprowadzeni na komendę tam powiatową milicji obywatelskiej. Oni zostali aresztowani już po północy, gdzieś tam o pierwszej, drugiej w nocy, tak około, bo to w różnych zeznaniach różne godziny są podawane. Natomiast jeszcze przed północą, proszę sobie wyobrazić, że został wysłany telegram do samego Gomułki, który był wówczas już bardzo ważną postacią w centrali tam w Warszawie. Ten telegram był krótki, o treści, no może nie powtórzę go słowo w słowo, ale on miał tak, to jest oczywiście tutaj wszystko cytowane. Rzeszów, prowokacja, do mieszkania żydowskiego podrzucono zamordowane dziecko. Autorem tego telegramu wysłanego do Warszawy była pierwsza sekretarz Polskiej Partii Robotniczej, pierwsza sekretarz wojewódzka, Sara Bryn z pochodzenia Żydówka, była działaczka Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Także no to jest, można powiedzieć, symptomatyczne. Jeszcze ci Żydzi nawet nie zostali aresztowani, bo oni zostali dopiero aresztowani po północy, ale ona już wysłała do Warszawy pilną wiadomość, że prowokacja, tak? Że to na pewno jest podrzucone coś. No to widzimy więc, że to lewica, tak? Kolportuje najbardziej absurdalne teorie spiskowe. No, w każdym razie nad ranem, nie wiadomo kto wydał takie rozkazy, obstawiono całe kwartały miasta, zaczęto aresztować wszystkich Żydów z miasta, jakich tylko napotkano. Czy z tych kamienic obok, czy tam z dalszych kamienic, czy nawet tam pociąg się zatrzymał jakiś na stacji w Rzeszowie,
to także tam, kto był Żydem w tym pociągu, to też go aresztowano i wszystkich prowadzono na tą komendę powiatową Milicji Obywatelskiej. Tam ich zgrupowano ponad 100 osób w świetlicy. No i można byłoby powiedzieć, no to dobra, no to brutalne, głupie metody, no ale dobra, przynajmniej skoro ich mają, no to chociaż powinni ich przesłuchać, tak? Jeśli nie w charakterze oskarżonych czy świadków, to chociaż na okoliczność sprawy, czy cokolwiek wiedzą. Natomiast błyskawiczna nastąpiła reakcja UB i NKWD. Przyjechali komandirzy NKWD z pododdziałów 64. Dywizji NKWD stacjonujących w Rzeszowie. I oni tam powiedzieli tym Żydom, żeby się nie bali, bo tutaj im się nic złego nie stanie, oni zostaną uwolnieni. Następnie ci tam komandirzy NKWD okrzyczeli milicjantów, po co takie aresztowania, trzeba było tylko tych głównych tam podejrzanych aresztować. No, poniekąd mieli rację, też trzeba powiedzieć. No ale dlaczego, jak się później okazało, wszystkich wypuszczono jeszcze tego samego dnia? Proszę sobie wyobrazić, że NKWD, znana z brutalności i ze zbrodni wojennych, nagle zapałała wyjątkową miłością do tak zwanego narodu wybranego. NKWD podstawiło szereg ciężarówek pod tą komendę, zabrało część tych Żydów na stację kolejową. Na stację kolejową podstawiono specjalny pociąg, a wiemy, jakie to były czasy, że repatrianci polscy z Zabługa nieraz tygodniami stali na jakiejś stacyjce i czekali, żeby łaskawie tor się zwolnił, no bo tutaj transporty sowieckie jechały, prawda? No więc tych Żydów tam wywieziono na stację, zaraz był się znalazł pociąg, trasa wolna, pojechali w kierunku Krakowa. Część Żydów próbowała wrócić do swoich mieszkań, ale okazało się, że tam już poszły takie plotki, że miejscowa ludność też przy pomocy milicji, warto to wskazać, gdyż milicja tych Żydów, których aresztowała, wyciągała ich z mieszkań i zakazywała im, to bardzo ważna okoliczność, zakazywała im zamykania tych mieszkań na klucz. Czyli jakby liczono na to, że tłum tych no, zdenerwowanych tą brutalną zbrodnią, prawda, bo to się błyskawicznie rozeszło, tą brutalną zbrodnią tłum Polaków tam miejscowych, że zacznie rabować te mieszkania, więc w konsekwencji, no wiadomo, no, to dojdzie do rabunków, ale także ewentualne dowody rzeczowe w tej zbrodni zostaną rozkradzione albo po prostu przemieszczone tak, że już nikt nie będzie wiedział, czy to ci Żydzi to mieli, czy po prostu ktoś tam im wniósł do tych mieszkań i tak dalej. Także wszystko się ładnie, pięknie odbyło. Część tych Żydów, którzy nie wyjechali jeszcze już pierwszego dnia, czyli to już 12 czerwca z Rzeszowa, ta część Żydów nocowała w koszarach NKWD. Następnego dnia podstawiono kolejny pociąg, którym znów wyjechali sobie w kierunku zachodnim. I tutaj też Żydzi, którzy tam trafili do Rzeszowa i składali zeznania w Komitecie Wojewódzkim w Krakowie, to oni się skarżyli na to, że bardzo niegrzeczni, nieprzychylni wobec nich byli sokiści i w ogóle obsługa tych pociągów. No ja się w sumie nie dziwię, tak? Bo no, jak się można dziwić, skoro ci kolejarze przecież doskonale wiedzieli, że Polaków się tutaj, Polakami tymi z Zabuga się pomiata jak bydłem, natomiast tutaj Żydom, gdy trzeba było, to zaraz się dwa pociągi znalazły. Więc tutaj no, też ich wzburzenie, tych kolejarzy, wydaje się co najmniej uzasadnione. Natomiast tutaj też ciekawą okoliczność, ale to no wiemy, jaki jest Jan Tomasz Gross, że to jest zawodowy żydowski konfabulant. Natomiast on jeszcze wskazał taką okoliczność, on oczywiście to opisywał z punktu widzenia martyrologii żydowskiej, że kilkunastu Żydów zostało odwiezionych przez oficera NKWD samochodem jakimś, nie jest podane, czy tam jeepem jakimś, Willisem, czy tam ciężarówką, jakąś Tatrą, że ci Żydzi zostali wywiezieni w kierunku południowym, w kierunku na Sanok, Krosno, po czym przekroczyli granicę z Czechosłowacją. Także NKWD tutaj się zajmowało przemytem ludzi przez zieloną granicę. No to mówię jeszcze raz, że to jest dla mnie no, mało wiarygodne, bo to Jan Tomasz Grozny, ale bardzo ciekawe też, warto było o tym wspomnieć, że on rzekomo do takich faktów tam gdzieś dotarł. Więc tak, wszystko wskazuje na to, że ten rzezak rytualny, który był najbardziej tutaj podejrzanym
w tej sprawie mógł być najbardziej podejrzany, bo i ten nóż do niego należał, i te zakrwawione kalesony, i ta nieszczęsna plama na ścianie, prawda, i te włosy nadpalone, i ta karteczka w piecu, i ta karteczka, no wszystko tak się ładnie układało, że to ten rzezak rytualny mógł to zamordować, tylko motyw nieznany, prawda. No więc ten rzezak wraz z kupcą Szajongem Minderem, oni najprawdopodobniej już w tym pierwszym transporcie wyjechali. Oczywiście bez przesłuchania ich, prawda, bo no, jak to można Żydów przesłuchiwać. No więc został w mieście, w Rzeszowie, tylko ten kupiec, co ciekawe, on był rzeczywiście miejscowy, on rzeczywiście pochodził z Rzeszowa, ten Jonas Landesmann. On został w mieście, jak się później tłumaczył, dla załatwienia pewnych bardzo ważnych spraw. No tutaj ten prokurator, który mi napisał opinię, to stwierdził, że należy się zastanowić, czy te bardzo ważne sprawy, które zatrzymały Jonasa Landesmana w Rzeszowie, to nie przypadkiem zacieranie śladów zbrodni. No ale to tak na marginesie. No więc ten Jonas Landesmann został w Rzeszowie i on został ponownie aresztowany. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Otóż podczas przeszukania mieszkania rano, czyli tego drugiego przeszukania mieszkania, ci dwaj ubecy, którzy tam byli, to jeden z tych ubeków nazywał się Mieczysław Grisgraber, był pochodzenia żydowskiego i on, patrząc, czy tam ci milicjanci, którzy się tam krzątają wokół, nie widzą tego, on zaczął tam z tych kaleson rzezaka rytualnego Judy Mozesa wycinać nożyczkami tą plamę krwi i ją schował do kieszeni. Co zauważył milicjant i tam zaczął robić rabon i ostatecznie to wpisał w raporcie z tego przeszukania. I ten raport, no tutaj ja też cytuję. Także jak widzimy, no tutaj coś dziwnego się już działo. W ogóle nie wiadomo skąd UB się tam znalazł, co UB do jakiejś sprawy morderstwa, tak zwykłego. No więc jak widzimy, to już się stała sprawa polityczna. No już 12 czerwca, już tak też przed południem jeszcze, czyli przed pierwszym zwolnieniem tych Żydów tam przez organy NKWD-UB, pilne zebranie aktywu partyjnego, tam ubeckiego, milicyjnego. Wszystkie najważniejsze szychy wraz z wojewodą zebrały się, wraz z redaktorami tych lokalnych prasy oraz oczywiście instytutem tam tym lokalnym cenzury prasy. Zebrali się, żeby ustalić tak zwaną oficjalną wersję tych wydarzeń. No więc ustalono, że to jest prowokacja i to najprawdopodobniej te zwłoki zostały albo podrzucone przez faszystowskich tam prowokatorów spod znaku AKNSZ, pohitlerowskich agentów, albo, a tak w ogóle to nie był mord rytualny na pewno, tylko to był mord na tle seksualnym, tak? No bo ta dziewczynka tam była obnażona. Tą dziewczynkę tam prowadzono też oczywiście czynności na miejscu tego Jonasa Landesmana, tam zaprowadzono do piwnicy, on powiedział, że on tam nigdy w tej piwnicy nie był dotychczas. No i on tam też, co ciekawe, w zeznaniach Jonasa Landesmana, on też twierdzi, że tam żyły były powyciągane u tej dziewczynki, tam na nogach. No, w każdym razie, co było dalej? No tego Jonasa Landesmana aresztowano, umieszczono go w więzieniu. Tam się nad nim znęcali więźniowie, między innymi akowcy, którzy tam już siedzieli w więzieniu za działalność antykomunistyczną. I ci akowcy się nad nim znęcali, no bo oni usłyszeli tą wersję, że on jest pedofilem i że on tą dziewczynkę zgwałcił i zamordował. No więc wiadomo, jak to tam więźniowie są traktowani. To oczywiście Jan Tomasz Gross twierdzi, że tam znęcali się nad tym Żydem, dlatego że byli antysemitami. No nie, znęcali się nad nim dlatego, że był podejrzewany o pedofilię i morderstwo na młodej 9-letniej dziewczynce. No ale to już tak na marginesie. No, w każdym razie, co było dalej? Rozpoczęto oficjalne śledztwo i tutaj pierwszy ten prokurator, to on podejrzewał wprost, że to mord jakiś związany z rytułami, bo to jakieś bardzo dziwne wszystko było. No ale już ten późniejszy, drugi prokurator, Bronisław Gnatowski, on już tutaj poszedł bardziej w tą oficjalną narrację, tą, która bardziej pasowała, że to mord na tle seksualnym i tam rzekomo przeprowadzono sekcję zwłok. Przy sekcji zwłok, jak się okazało, tą sekcję zwłok prowadził nie wiadomo z jakiego powodu lekarz NKWD. I
te wyniki sekcji zwłok nie zachowały się, natomiast są komentowane przez prokuratora Bolesława Gnatowskiego w jego podręcznych notatkach i z tego wynika, że tam z tego niby z tej sekcji zwłok, że te obrażenia ciała, czyli te takie regularne wycięcia skóry na nogach, te tutaj te rany na brzuchu i to oskalpowanie twarzy, że to zrobiły szczury, tak? Te, które właśnie, jak już powiedziałem, że tam grasowały po mieście wtedy, a że to motyw to seksualny, tak? No bo ona tutaj została obnażona. Natomiast no, ja tutaj kontaktowałem się z kryminologiem oraz tym panem prokuratorem. Niestety obaj ze względu na temat sprawy odmówili tego, żeby występować pod swoimi nazwiskami, gdyż obawiali się, że mogą z pracy wylecieć, no bo wiemy, jak to wygląda, prawda? No już mówiłem, czym jest jedwabne, a mord rytualny to jest coś do sześcianu. Także ten prokurator, który mi napisał anonimowo opinię, on jasno stwierdził, że z tego zdjęcia, z tego ułożenia zwłok i tak dalej, jedno jest pewne. Absolutnie należy wykluczyć motyw seksualny, gdyż tam nie było po prostu miejsca na tak zwaną penetrację i też widać, że te narządy rodne tej dziewczynki nie zostały naruszone w żaden sposób. Także no, ten motyw bez wątpienia można odrzucić, no, ale jakie inne motywy, prawda? No i tutaj jest właśnie ten problem. I ja to poruszam w tej książce i bardzo serdecznie zapraszam do zakupu, zapoznania się z tą książką, żeby poznać, co działo się dalej, tak? Co się działo na przykład z tymi aktami procesu, w jaki sposób one w tajemniczy sposób zaginęły. Zaginęły też ekspertyzy z Instytutu Krakowskiego, też w niewyjaśnionych okolicznościach. Ci Żydzi wszyscy uciekli z Polski, ja znalazłem ich tropy, jeden na Węgry uciekł, tam się ukrywał, jeden się ukrywał w Krakowie, później w Wrocławiu, jeden się ukrywał w Brzesku. Przez jakiś czas jeszcze, bo później też wyjechali z kraju. Czy są jakieś pytania? To chętnie odpowiem. Proszę bardzo. No, sprawa jest jasna, ale to ciekawa sprawa jest, do czego Żydom potrzebna była właśnie ta krew spłoszkowana. Bo ja z tego, co ja pamiętam, to chyba chodziło, to miało chyba jakoś się zabezpieczać przed wyznawcami katolicyzmu jakoś, tak? Jakoś to, bo to było jakoś, to oni w to wierzyli, ta krew po prostu ma jakieś właściwości magiczne i ona po prostu ma, nie wiem, czy mógłby pan coś na powiedzieć? Ja pierwsze słyszę, żeby tak. Oni w ten sposób do tego podchodzili, że jako właściwości ochronne przed, nie wiem, czarami katolików. To się pierwszy raz o tym słyszę. No, sproszkowana krew była używana między innymi w celach medycznych. Ona była bardzo droga na rynku, to też poruszał w swojej książce Ariel Toaf, w książce Krwawa Pascha, która, jak się teraz niedawno dowiedziałem, jest ogólnoświatowy ban na wydawanie tej książki w języku angielskim. To się akurat mój wydawca dowiedział od oryginalnego wydawcy, gdyż chciał zakupić prawa autorskie do wydania tej książki w Polsce. Tak dowiedział się, że nie wolno tej książki wydać w języku angielskim, natomiast oni też nie wyrażają zgody na to, żeby w języku polskim wydać. No, więc tak jest. Krwi sproszkowanej używano między innymi w celach medycznych jako środek ściągający przy ranach tam, no, penisów powstałych w wyniku obrzędu, tego obrzezania. I rzeczywiście krew ludzka czy zwierzęca ma, ze względu na to, że zawiera te płytki krwi, ma rzeczywiście właściwości ściągające. Czyli jeżeli się taką krwią sproszkowaną tam posmaruje, te rany jakieś, no to one się szybciej goją. I to też w ogóle krew sproszkowaną stosowano na przykład przy wrzodach i innych otwartych ranach ciała, przy obfitych krwawieniach z nosa, przy obfitych krwawieniach miesiączkowych, no tego typu. A jeśli chodzi o rytualne wykorzystanie krwi, no to tutaj w grę wchodziła maca paschalna oraz tak zwany rytuał krwi. To jest opisane szczegółowo w mojej książce też. Oczywiście szczegółowo na tyle, na ile tutaj pozwalała ta koncepcja książki, że tylko jeden rozdział jest poświęcony genezie tej historycznej samych mordów rytualnych i oskarżenia o nie. Także no tak to wygląda.
Czy ktoś ma jeszcze pytanie? A ten młot w Sandomierzu, jakby pan opisał? Ale który, bo były dwa. No to ja może odniosę się do tego mordu późniejszego. Jeśli dobrze pamiętam, 1710 rok. Tam chodziło o to, że na podwórku domu żydowskiego, w którym mieszkał rabin, znaleziono pod tam ogrodzeniem zmasakrowane ciało młodego chłopca. I tam ci Żydzi twierdzili, że ten chłopiec to tam zmarł na zarazę, a zapytanie, a skąd te rany takie różne, jakby ktoś go po prostu pokłuł czymś ostrym. No to ci Żydzi powiedzieli, no to tu jak przeskakiwał pewnie przez to ogrodzenie, no to tam się na tarninie tak pokłuł. No. Natomiast w przedsionku tego mieszkania właśnie zabezpieczono plamę krwi, świeżą. Świeżą plamę krwi. No to podobnie właśnie jak w tym Rzeszowie. Co też jest ciekawe, bo może też powiem, jeszcze raz tak wrócę do tamtego tematu, że ta krew na ścianie i ta krew zabezpieczona na tych kalesonach i innych elementach ubioru rzezaka rytualnego została poddana ekspertyzie w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie i okazało się, że to nie jest krew kur, tylko krew ludzka. Mało tego, w konfrontacji z krwią denatki okazało się, że to jest krew tej samej grupy. A no więc wracając do kwestii tej sandomierskiej, ten chłopiec, on miał przybraną matkę, bo jego tam prawdopodobnie matka ta biologiczna porzuciła i tamta inna kobieta katoliczka go przygarnęła i go wychowywała tam razem ze swoimi dziećmi. I ona powiedziała śledczym, że on nie był na nic chory, tak? Wtedy rzeczywiście panowała w okolicach epidemia, natomiast on był całkowicie zdrowy. I on przecież bawił się do południa, a tutaj gdzieś tam po paru godzinach został znaleziony martwy. No to było bardzo dziwne. No i tak w ogóle to jeszcze taka tam były rzeczy, że schwytany przez tam strażników miejskich syn rabina, to przyznał się, że to właśnie jego ojciec tam kazał to dziecko zamordować, no bo krwi potrzebowali. No, tak było po prostu. I tam oczywiście też wyrok był skazujący. Natomiast co jeszcze mogę tak przy okazji powiedzieć, bo tutaj się pan odniósł do tego obrazu, który nam wisi w katedrze sandomierskiej. Ja uważam, że te obrazy wyrządziły więcej złego niż dobrego, dlatego że w mojej ocenie przynajmniej one nie przedstawiają prawdziwych wydarzeń. Gdyż ja nie ma dowodów na to, że Żydzi praktykowali mordy rytualne sensu stricto, czyli samo morderstwo było elementem rytuału, tak, że, a to na tych obrazach różnych, bo ja dotarłem do tego, że w Polsce zlokalizowałem 7 obrazów przedstawiających różne sceny z mordem rytualnym i na większości tych obrazów pojawia się scena, która była powielana, ten motyw cały był wzięty z procesu trydenckiego z XV wieku, że niby tam Żydzi ustawiali nagie dziecko gdzieś w jakiejś miednicy i tam jeden Żyd czytał Torę czy Talmud, a reszta tam nożami jakimiś ostrymi szpikulcami, gwoździami nakłuwali to dziecko i żeby ta krew ściekała do miednicy. No więc ja mówię, że powtarzam jeszcze raz, według mnie te przedstawienia są błędne i one zrobiły więcej złego niż dobrego dla idei wyjaśnienia, czy były, czy nie było tych mordów rytualnych i mordów na tle rytualnym i medycznym, dlatego że to jest jeden z kolejnych argumentów tych negacjonistów, bo oni twierdzą, no to przecież to absurd, tak, żeby to tak wyglądało, prawda? Już jak mogli czytać Talmud czy Torę, jak tam nie ma w ani jednej, ani drugiej książce czegokolwiek związanego z mordowaniem dzieci i że to trzeba tam z nich krew spuszczać. No więc tutaj mają rację. Natomiast to absolutnie tak nie wyglądało. To wyglądało raczej tak, jak w tej sprawie olkuskiej, którą już omówiłem, że tam Żyd zaczaił się w lesie na młodą dziewczynkę, która szła przez las, skoczył na nią z nożem i chciał jej poderżnąć gardło i spuścić z niej krew właśnie do tego naczynia, które tam dostał od tych starszych z synagogi. No więc to raczej w ten sposób się odbywało. No, czy są jeszcze jakieś pytania? No to słucham. Słyszałem parę dni temu, czy nie wiem, czy pan coś na ten temat wie,
odnośnie takiego przypadku właśnie w Kijowie. To słyszałem od pana Henryka Pająka, z tym, że nie wszystko zapamiętałem, bo to była szybka rozmowa. I że tam skazano też tego Żyda, którego złapano na tym. Niemniej jednak bardzo szybko on tam dostał parę lat więzienia, po czym wyszedł za kilka miesięcy i ktoś mu właśnie tam z Żydów umożliwił wyjazd najpierw do Niemiec, a później do Izraela. Czy słyszał pan? Ale to chodzi o sprawę Bejlisa z 1913 roku. Chyba tak. No to słyszałem o tej sprawie, natomiast ja jej tutaj... Był wyrok sądowy, był. Że on był winien tej zbrodni. Był, ale no ja tutaj sceptycznie akurat do tego procesu podchodzę, dlatego że wiem, w jaki sposób na przełomie wieków XIX i XX działała ochrana, która przecież sfingowała tą książkę, tak? Jak to się nazywało? Protokoły Męstrów Syjonu, tak? Ta książka wydaje się być bardzo prawdopodobna, natomiast to jest falsyfikat. Także no, same służby te carskie, one prokurowały pogromy, dlatego że było zapotrzebowanie władz na tego typu wydarzenia. Dlatego że kraj był pogrążony w kryzysie, tam była przecież bieda w porównaniu do innych krajów europejskich. No a skoro jest kryzys, no to przecież nie wolno winić o kryzys dobrego cara, jedynowładcę i jego tamtych podwładnych, podkomendnych. Tylko trzeba znaleźć kogoś, kto tutaj psuje tak, tym dobrym Rosjanom, uczciwym, pracowitym życie. Więc wskazano na tych, na których najłatwiej wskazać, czyli na Żydów, którzy się sami gettoizowali, sami się odcinali, nie asymilowali się w społeczeństwie, więc no oni z samego tego faktu, że oni się izolowali sami, więc byli podejrzewani o jakieś niecne praktyki, tam, no nie wiem, że tam studnie ludziom zatruwają i tak dalej. Więc prokurowano pogromy Żydów. I ja myślę, że to tutaj może też motyw prowokacji w grę wchodzić ze strony ochrony. Jak było, to ciężko mi powiedzieć. Natomiast rzeczywiście tam były zwłoki, więc jeżeli nie zamordował tamtego chłopca Żyd, no to kto? No więc to też trzeba się nad tym zastanowić, bo no, ciężko mi byłoby powiedzieć, że nawet tam jakiś oficer ochrony, że byliby tak perfidni, żeby jakieś niewinne dziecko zamordować, jego ciało zmasakrować tylko po to, żeby wskazać na jakiegoś tam Żyda i żeby on jako niewinny za to odpowiadał. No to ciężko mi w to uwierzyć też. Żeby aż tacy perfidni byli. Ja jeszcze może tutaj dopowiem w tej kwestii, bo tutaj na kanwie tego procesu o zabójstwo tego Andrzeja Juszczyńskiego, bo tak się nazywał ten zabity chłopiec, powołano jako biegłego specjalistę profesora Akademii Teologicznej w Petersburgu katolickiej, bo tam się mieściła ta centralna, powiedzmy, uczelnia, księdza Litwina z pochodzenia księdza Pranaitisa, który był specjalistą od Talmudu. No i on występował jako biegły na tym procesie i powstała praca Chrześcijanin w Talmudzie Żydowskim, która do dzisiaj ma wznowienia i jest chętnie czytana, no bo jest to chyba taka pierwsza, a w każdym razie szerzej dostępna analiza właśnie twierdzeń Talmudu odnośnie traktowania gojów jako takich. To znaczy z tej książki, no taki wniosek, który się nasuwa, no to nie dla wszystkich oczywisty, no że w judaizmie za ludzi traktuje się tylko współwyznawców, natomiast goje są czymś na kształt zwierząt, tylko no, mających jakąś tam powierzchowność ludzką, a nie mają duszy, no i można ich okradać, oszukiwać i tak dalej. No i co jest ciekawe, ten ksiądz Pranaitis no, był poddawany później przez środowisko żydowskie, no takiej, dzisiaj byśmy powiedzieli, hejtowi, i go tam próbowano skompromitować, że jest oszustem, złodziejem. Próbowano go w różne tam afery wkręcić, a później w tajemniczych okolicznościach umarł, prawdopodobnie został otruty. Tak. Także to tutaj tak jeszcze kwestii takiego do powiedzenia w sprawie tego procesu kijowskiego, bardzo takiego znanego. Pan tutaj na ważną okoliczność wskazał, mianowicie na to, że zgodnie z Talmudem goje, czyli nie Żydzi, to są po prostu traktowani jako podludzie, czy nawet jako zwierzęta. I no, żeby nie być gołosłownym, że tutaj jakieś antysemickie bzdury się pojawiają, więc konkretne cytaty z Talmudu. No, mamy tutaj
cytat z księgi Berakot, werset 25b. Ponieważ jest napisane o poganach, ich ciało jest ciałem osłów, czyli zwierząt. Prawda? No, ale mamy też inny fragment. To jest fragment z księgi Liczb 31-40. Gemara podnosi... Przepraszam. Z księgi Jewamot 60b. Gemara, czyli ta jedna z dwóch głównych ksiąg Talmudu, podnosi zarzut oparty na wersecie dotyczącym jeńców zabranych podczas wojny z Midianitami, a osób było 16 tysięcy. No i tu właśnie, że to chodzi o ten werset z Księgi Liczb ze Starego Testamentu. Co by wskazywało, że goje są również nazywani ludźmi w tym fragmencie Pisma Świętego Starego Testamentu. Więc Gemara odpowiada. Nadano im ten tytuł, tytuł ludzi, ze względu na potrzebę odróżnienia wziętych do niewoli od zwierząt zabranych jako łupy wojenne. Także tutaj też podawałem Państwu dwa cytaty z tych rabinów, którzy zezwalają na używanie krwi zwierzęcej. Więc jeżeli goje są zwierzętami, no więc to równie dobrze mogło chodzić o krew ludzką. To już stare jest, ale ja Pan też przeczytał. No co, jeżeli Pani chce, to Pani może to odczytać. To Żydzi też atakują inne narody o to, że tam mają nacjonalizm, natomiast państwo Izrael jest ufundowane na pierwiastku nacjonalistycznym. No. Najwyraźniej Żydzi wiedzą, co jest dobre, więc innym tego wzbraniają, a sami to kultywują. No ale skoro taki cytat się pojawił, to może ja też zacytuję. Tym razem rabina Owadia Józefa, duchowego przywódcy izraelskiej partii Szas, on powiedział w synagodze, jako autorytet religijny. Powiedział tak. Goje rodzą się po to, by służyć Żydom. Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie. No przecież sama koncepcja narodu wybranego. No, narodu wybranego spośród czego? No, spośród innych narodów. Więc są narody lepsze, naród wybrany żydowski, ekskluzywnego, ma swojego Boga, i narody gorsze, które są pogańskie, tam gojowskie i tak dalej. Ale to ja mam takie pytanie. A kto powiedział, że to jest naród wybrany oprócz Żydów? To też szereg różnych szabezgojów tego typu tezy. Bo chcą być bliżej żłoba, jak przyjdzie co do czego. No. Jeszcze jedno pytanie mam takie, bo kiedyś jak byłem mały, bo też kiedyś byłem mały dzieckiem, tak? Spotkałem się, każdy. Nie bardzo wierzyłem w to, bo trafiła mi się taka książka, lubiłem czytać i takie zboczenie mi do dziś zostało. Trafiłem na taką książkę, już nie pamiętam teraz, co mną wstrząsnęło. Że właśnie ten rytuał polegał na tym, że... Ale jaki rytuał? Odciągania krwi z dziecka, że dziecko było wrzucane do beczki z gwoździami. No i co wie Pan na to?
na ten temat? Ja wiem na ten temat tyle, że też czytałem takie relacje. No właśnie, no. Też czytałem takie relacje, natomiast na ile to jest prawda, to jest mi ciężko stwierdzić. A skoro nie mogę tego stwierdzić na pewno, więc to zostawmy tylko jako jako hipotezę albo plotkę. O, dopóki nie będzie, nie będzie to udowodnione, no to potraktujmy to jako plotkę. No, tego nakazuje uczciwość badawcza, prawda? Tak, tak. Mam jeszcze jedno pytanie. Tak. Pan tutaj stwierdził właśnie przy końcu wypowiedzi, że przypadek, który był sfingowany przez ochranę, coś co wyglądało na mord rytualny. Zdaje się, że pan w książce przedstawia ileś takich przypadków z dawnych czasów, nie wiem, średniowiecza, sprzed kilkuset lat, co ma argumentować tutaj. Prawdopodobnie, że coś takiego jak mord rytualny miało miejsce. To w związku z tym mam takie pytanie, bo podejrzewam, że środowiska żydowskie będą tę książkę atakować w ten sposób, że to było sprzed kilkuset lat jakieś procesy sądowe w Polsce, kraju antysemickim od zawsze, że to jest mało wiarygodne, że to mogły być procesy sfingowane. I czy ma pan jakąś wtedy sensowną odpowiedź na takie argumenty? No tutaj, no tak, dobrze pan powiedział, że pan nie słyszał, bo pan później przyszedł. Ja właśnie te argumenty obalałem wcześniej w tym wystąpieniu. Także będą te nagrania, to pan sobie odsłucha. Natomiast no tak, żeby zaspokoić pana ciekawość, oczywiście były wyroki prawomocne w Polsce w sprawach o mordy rytualne, czy mordy na tle rytualnym. I tutaj też pytałem się państwa, no jak, w jaki sposób można zanegować morderstwo, którego Żyd chciał się dopuścić w Olkuszu w 1787 roku, gdzie to Żyda złapano na gorącym uczynku z tym nożem i z tym naczyniem do zbierania krwi z ciała tej dziewczynki, której na szczęście nie udało się mu dorżnąć, tak? Bo on jej chciał gardło poderżnąć, ale ona miała taki, jakoś opatrznościowo można powiedzieć, miała taki gruby różaniec i ten różaniec sobie wokół szyi okręciła jak przez las szła. I dzięki temu różańcowi nie udało mu się tak szybko ją tam zamordować. I tam właśnie przejeżdżał przez ten las woźnica, jakimś tam wozem czy karocą, ale raczej wozem. I on usłyszał jej krzyk i pośpieszył jej z pomocą. Tego Żyda spłoszył, on uciekł, rzucił ten nóż, to naczynie do zbierania krwi i zgubił też krymkę, czyli takie płaskie nakrycie głowy, używane właśnie wtedy w XVIII wieku przez Żydów i Tatarów krymskich, stąd nazwa krymka. Ten woźnica pospieszył z pomocą tej dziewczynce, opatrzył ją, odwiózł ją z powrotem do Olkusza i tam zawiadomił władze miejskie. Władze miejskie postanowiły nie informować mieszkańców, żeby nie robić rabanu i nie spłoszyć tego Żydka młodego. Po czym wystawiono straże przed bramami miasta i patrzono, że gdy będzie wracał młody Żyd, tam już opisany, jak mniej więcej wyglądał, bez tej krymki. Więc pochwycono go i on się od razu przyznał, że to on i to mu kazali robić rabini. No więc jak, w jaki sposób ci negacjoniści chcą zanegować tamtą zbrodnię i tamten wyrok w tej sprawie, bo wyrok był skazujący, tego człowieka skazano na śmierć i go stracono. Przeżyła ta dziewczyna. Przeżyła. Tak. Nie zbity dokument, tak to można powiedzieć. Jest oparty dokument. Tak, i tam też się pojawiały oczywiście te wątki łapówek, tam nawet na Dwór Królewski tam się dostali. Tak, bo to chodziło o to, żeby tych kachalnych chociaż uniewinnić, bo do tego już Żyda to skazano na tam śmierć. Już nawet go Żydzi odpuścili, bo on na gorącym uczynku, więc on no, już na pewno zginie. Natomiast tutaj pod wpływem łapówek zamknięto tego młodego Żyda razem z kachalnymi. I oni go tam naprowadzili, że on nie powinien tak zeznawać, powinien się przyznać sam, natomiast nie powinien ich w to mieszać, nie powinien ich tutaj denuncjować jako współwinny, którzy mu zlecili to, gdyż on nie dostąpi raju przez to, jeżeli on ich też
tutaj doprowadzi do tego, że ich, oni też będą skazani. Także on posłuchał i później się tam wycofywał i że to tylko on. Tak, słuchaj. I tylko on został skazany. W jednym fakcie jest jeden z podfaktów fakcików, które jakby to potwierdzają. Tak, to jest, to akurat dość szeroko opisałem w książce, dlatego, że to jest... I tego nie wiedzą. Że to jest symptomatyczne, tamta sprawa Olkuska właśnie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Znaczy ja jeszcze może powiem, tutaj opowiem, bo było to zmiankowane. Czy ta książka jest jakoś tam atakowana? Nie, ta książka jest przede wszystkim przemilczana. Jest. I tutaj jest, jak ukazała się książka, mimo że posiada ona pełen warsztat naukowy i spełnia wymogi pracy naukowej, są, no historycy boją się generalnie recenzować, ale znalazł się jeden odważny, pan dr Krzysztof Żabierek, który zrecenzował i wystawił jak najlepszą notę w książce, ale no, świat naukowy milczy i tutaj książka się nie może przebić i dlatego właśnie apel do Państwa, żeby no, nabywać książkę, informować, no i to nagranie, które tutaj musimy w internecie oglądać, no i dowiadywać się, informować. Zresztą dobrze, pan Radosław teraz pracuje nad nową książką, też związaną nieco z tą tematyką, mianowicie tak zwanego pogromu krakowskiego, który miał miejsce też po wojnie, bo o ile ten tak zwany pogrom kielecki jest no, szeroko znany i no, to oczywiście też tutaj jest zakłamywany i wykorzystywany politycznie przeciwko Polsce, to ten pogrom krakowski jest mniej znany. Może parę słów na ten temat też pan... No dobrze, nie ma problemu. No, po nitce do kłębka, no już tutaj powiedziałem też parę słów, że ci Żydzi, którzy byli zamieszani w mord rzeszowski, oni wyjechali w większości do właśnie Krakowa. To ja już tutaj sobie połączyłem pewne fakty, ale też nowe fakty znalazłem, to też można powiedzieć, że opatrznościowo udało mi się natrafić dokument, taki bardzo, bardzo kluczowy wręcz w tej sprawie krakowskiej. Dlatego na niego natrafiłem, gdyż on się znajdował w ogóle w całkiem innej teczce. On nie dotyczył Krakowa. On tam się znalazł luźno, w takich luźnych dokumentach. Więc mówię, cudownie on się ten dokument odnalazł. To była kopia poświadczona dokumentu oryginalnego. Dokument oryginalny, zgodnie z tam przyjętą metodologią, powinien znajdować się w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Ja tam zadzwoniłem i też wysłałem im mailem zdjęcie tego dokumentu, na który ja natrafiłem, a który jest bardzo ważny, i zapytałem, czy u nich tam w zbiorach jest oryginał tego właśnie dokumentu, bo z tego dokumentu wynika, że on został złożony w Warszawie, więc powinien trafić właśnie do Żychu, do tego archiwum. Natomiast no, dowiedziałem się, że nie mają takiego dokumentu. Czyli ta uwierzytelniona kopia jest tak naprawdę dzisiaj jedynym świadkiem tych wydarzeń. A o co chodziło? Chodziło o to, że Komitet Wojewódzki Żydowski w Krakowie na 6 dni przed pogromem, tak zwanym pogromem w Krakowie, ustalał na konferencji z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej zamknięcie dwóch bardzo popularnych targów w Krakowie. Chodzi o targ Tandeta i targ, uwaga, uwaga, Sukiennice. Sukiennice chcieli, domagali się Żydzi, żeby zamknąć, bo tam są, uwaga, szerzone antysemickie teorie spiskowe. Właśnie między innymi w związku z mordami rytualnymi. A dlaczego z mordami rytualnymi? Dlatego, że to miało miejsce w sierpniu, a w czerwcu był ten dziwny mord w Rzeszowie. I to się przecież rozeszło jak świeże bułeczki po całym kraju. Więc tam, zresztą sami Żydzi z Komitetu tego Żydowskiego w Krakowie piszą w expressis verbis, że sytuacja w Krakowie była spokojna aż do momentu tych wypadków w Rzeszowie. I od tego czasu zaczęły narastać antypatie te przeciwżydowskie. Także no sami to zauważyli, tak? No i tutaj też ten motyw cały tej umowy między stroną żydowską a milicyjną. Notabene, żeby było śmieszniej, to tam rozmawiali z zastępcą szefa KWMO. Szef KWMO był z pochodzenia Żydem i zastępca szefa KWMO też był z pochodzenia Żydem. Także Żydzi dogadywali się z Żydami. Tam w ogóle też tej KWMO ci szefowie to utworzyli, bo to była
To była mafia po prostu. To była mafia, zorganizowana grupa przestępcza. Oni tam, proszę sobie wyobrazić, że w tej komendzie założyli dziuplę, do której sprowadzali tam zrabowane czy skonfiskowane Polakom pojazdy. Tam je reperowali przy użyciu skonfiskowanych i zaszabrowanych z ziem, tak zwanych odzyskanych części. Te tam samochody reperowali, później sprzedawali. Ale to też takie, no to tak na marginesie podam ciekawy fakt. Otóż ci milicjanci z Krakowa zajęli w ramach tamtego ustawodawstwa powojennego, już komunistycznego, ciężarówkę marki Tatra przedwojenną. Zabrali ją Polakowi właśnie na podstawie tego, że trzeba konfiskować mienie poniemieckie. Tylko że on pokazał, ten człowiek, dowód rejestracyjny jeszcze przedwojenny, że on to kupił dla swojej firmy, ten pojazd. Całą wojnę ten pojazd miał, bo tam on też pracował dla Niemców, no bo z czegoś trzeba żyć, prawda? Więc on tam woził różne materiały tym samochodem, więc ci Żydzi z tej milicji zabrali ten pojazd mu, następnie jeździli nim, nie dbali o niego, zarżnęli silnik, sprowadzili tam, wysłali inne ciężarówki na ziemię odzyskane, tam zaszabrowali silnik do tego samochodu, przywieźli, zreperowali ten samochód i sprzedali go Żydowi. A sprawa obiła się aż o Warszawę, przez sądy, apelacje i tak dalej, gdyż ten właściciel nie odpuścił i domagał się, żeby albo mu ten samochód oddano, zremontowany, albo ekwiwalent pieniężny. I ostatecznie, tutaj akurat można powiedzieć, że władze te komunistyczne stanęły na wysokości zadania, że wypłacono mu odszkodowania, przyznano mu rację, że to był jego samochód, że nie powinni tego samochodu rekwirować. Ale oczywiście tamci Żydzi z tej komendy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Przynajmniej wówczas, bo później to już takie tam cyrki odchodziły, w ogóle jeździli pijani, rozbijali się tymi samochodami, tam złoto Volksdeutschów w grę wchodziło, rabowali to złoto, tam w ogóle załapówki ludzi z więzień wypuszczali. No, to jest, w ogóle to, co się działo na tej komendzie, to jest temat na oddzielną książkę. Natomiast ja na pewno w tej nowej książce swojej poświęcę jej tej działalności podrozdział. No i w każdym razie tutaj wszystko wskazuje na to, że tam w grę też wchodziły łapówki, jeśli chodzi o zamknięcie tych dwóch targów. Ale akcja, jak się okazało, była koordynowana, dlatego że... Panie Grzegorzu, no... Straciłem wątek. Przez pana. Dobra. Akcja z tymi targami, ich zamykaniem, była skoordynowana z prasą, dlatego że od początku tego tygodnia poprzedzającego tak zwany pogrom w prasie lokalnej ukazało się kilka artykułów właśnie atakujących te targi, że tam brud, tam przestępczość rośnie, tam handel nielegalny między innymi walutami, a co ciekawe, no kto tymi walutami handlował? No Żydzi tam też handlowali. No w każdym razie, że to trzeba, zwłaszcza tą tandetę, oni byli wściekli na tą tandetę. A dlaczego to takie jest ważne w kontekście tak zwanego pogromu krakowskiego? Dlatego, że w czasie tego pogromu bardzo aktywne były między innymi przekupki z tej tandety. A ta tandeta bezpośrednio sąsiaduje z synagogą Kupa, gdzie był ten pogrom. Także tam ludzie prawdopodobnie wiedzieli, co się święci. Także chcą tutaj, gdzie tu ta mafia cała, która trzęsie Krakowem, chce zamknąć ich tak, czyli pozbawić ich jedynego źródła tutaj utrzymania, prawda? Bo wtedy była bieda. Więc zgodnie z tymi teoriami gospodarczymi różnymi, no to jeżeli jest bieda, no to takim prostym sposobem na akumulację kapitału jest handel. Więc tak jak pamiętamy, to ja nie pamiętam, Państwo może pamiętają, na początku lat 90. cała Polska była jednym wielkim bazarem. Co kto miał na chacie tam w stodole, wyciągał, kładł gdzieś tam plandekę na chodniku, no, na łóżkach polowych i się handlowało, no bo to jest najprostszy sposób akumulacji, tak? Temu trzeba to, temu trzeba tamto, więc ten tu sprzeda, ten od tamtego kupi i już jakiś jest ruch w interesie, prawda? No tutaj, to już też całkiem na marginesie mogę podać fajny cytat z takiej książki autorstwa węgierskiego korespondenta wojennego. Ta książka nosi tytuł Galicja 1914-15 i on tam opisuje... Ojej, wyleciało mi nazwisko tego autora z głowy, Ferenc on miał nazwisko.
Miklós Ferenc, jakoś tak. On tam opisuje krajobraz po przejściu frontu tej ofensywy gorlickiej w 1915 roku, tam właśnie w okolicach Gorlic. I mówi, że no wyludnione całe miasto, pusta ulica, jakieś tam kartki, jakieś śmieci się walają po tej ulicy, nikogo nie ma. No, nagle patrzy, chodzi Żyd, tak, i zbiera te tam porzucone czapki rosyjskie, tam jakieś oporządzenie, wyposażenie rosyjskie, no i podchodzi do niego, a tam jeszcze gdzieś tam działa, grzmią woda i podchodzi ten korespondent do niego i się pyta, panie, to co pan się nie boisz, nie siedzisz pan w domu jak inni, pan chodzisz tu, zbierasz te graty, te jakieś tutaj czapki, te odznaczenia, a ten Żyd do niego mówi, no proszę pana, jak Żyd chodzi, to interes się kręci. No. Może pan określić tą fabułę, jaki powiemy? Znaczy ja też tak czytałem właśnie, że około 90% nawet było żydostwa w NKWD i to byli najgorsi zbrodniarze, jacy w ogóle się w NKWD przewijali. Ja nie znam dokładnie wyliczeń procentowych, zwłaszcza jeśli chodzi o przynależność tam Żydów do NKWD. Wiem, że w polskim UB było nieproporcjonalnie dużo Żydów, gdyż ich po wojnie było tam no mniej w każdym razie niż 5% w społeczeństwie. No tam 1-2% ich było w społeczeństwie polskim. Natomiast już w kilkanaście, kilkadziesiąt procent Żydzi dochodzili, jeśli chodzi o stanowiska w tej UBECI, w KBW. A na czołowych stanowiskach, no to nawet to przekraczało 50% ten ich udział. Także hasło Żydokomuny to nie jest żaden antysemicki wymysł. Jest książka Poznajcie ich prawdziwe nazwiska. Zaorski. Kogo? Aldony Zaorski. I właśnie ona też tam podnosi to, że te służby NKWD, te wszystkie milicyjne i tak dalej, zwłaszcza wyższe stopnie, to wszystko było żydostwo. To wszystko było obsadzone jednym żmijowym promieniem. No. Tak, podrażę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam jakieś ciekawości, jeszcze pan wspominał o recenzencie, czy on pracuje naukowo na jakimś uczelni? To jest z wykształcenia historyk, doktor Krzysztof Żabierek. I on jeszcze niedawno pracował w IPN-ie. A teraz to ja szczerze mówiąc nie wiem. Prawdopodobnie już w IPN-ie nie pracuje, dlatego że właśnie poruszył jakiś niewygodny temat i tam się komuś nie spodobało. Ale nie wchodziłem w szczegóły, bo ja tam też tego człowieka osobiście jego nigdy nie poznałem. Natomiast oczywiście bardzo jestem mu wdzięczny za to, że podjął się tej misji zrecenzowania mojej książki. Ja jeszcze tutaj przypomnę, że pan Radosław jest nie tylko autorem tej książki o mordzie rytualnym w Rzeszowie, ale też szeregu innych książek takich popularno-naukowych, jak na przykład Wielka Księga Zdrajców Polskich, gdzie mamy biogramy do tych najsłynniejszych zdrajców od Mieszka I, znaczy nie Mieszka I, czyli jego zdrajca, tylko od czasów Mieszka do dzisiejszych czasów. Małą księgę bohaterów, tutaj odwrotność, czyli te postacie z historii Polski, które no, były bohaterami. No i takiej dwutomowej syntezy dziejów Polski, bardzo ciekawe ujęcie. Takie no, konserwatywne, które też tutaj można sobie na pewno oryginalne. Tak, no tak, Wielka Księga Zdrajców Polski zaczyna się od Bezpryma. No, bardzo, bardzo wyjątkowy szkodnik w dziejach Polski. No może pan trochę też o tych książkach coś powie, no, zareklamuje. No, może pan powie, bo pan czytał, no, mi tak ciężko. No, ale pan mi tak trudno samemu. No to ja już właśnie powiedziałem. No niech pan pokaże każdą, Bantona on na przykład czytał. No tak, to ostatnio czytałem. To jest książka, która będzie miała kontynuację, bo to jest akurat powieść. Powieść, jak to było, science fiction? Nie, political fiction może. Tak, ona tak, nie będzie. Ale to nie jest takie zupełnie tak zwana fiction, tak zwana dystopia. Dystopia, dokładnie. Bo to jest no, to, co się może w najbliższych czasach niestety ziścić. I tutaj pan Radosław właśnie w takiej formie
beletrystycznej przedstawia to, co, czego się obawiamy, że nas czeka. No i zawiera też szereg takich bardzo ciekawych przemyśleń na tematy współczesne i polityczne. Bardzo tą książkę też bym chciał zareklamować i polecić. Ja Państwu polecam, tutaj jest taki utwór nagrany przeze mnie. Zrobią nam tu Palestynę. Jakże prawdziwy tekst. No nie tylko ten utwór, bo, ale Ręce Preczów Polski i tak dalej, i tak dalej. Ale zrobią nam tu Palestynę i... Kto śpiewa? No ja. Ale nawet trzeźwy byłem także. Tak, Janusz? Bo Janusz słuchał tego. Ty słuchałeś tego? No ja nie jestem Janusz. Grzegorz. Grzegorz. Ty słuchałeś tego? Tak, tak. No tak, tak. Więc też polecam takie właśnie bardzo, bardzo głębokie, patriotyczne utwory. No musimy właśnie tego typu literaturę, twórczość jakoś reklamować, wspierać, no bo inaczej no, inni nam napiszą historię, tak. Napiszą no, nam to... Gross, napiszą nam właśnie Engel King, Boli i tak dalej. No, to, no, to dlatego właśnie wspierajmy niezależnych badaczy, wspierajmy te wydawnictwa jak możemy, choćby poprzez nabywanie książek, no i reklamowanie ich. Tak. Ale po to jest właśnie 943 ustawa w Ameryce przyjęta, żeby zezwolić na tworzenie na całym świecie przez Żydów nowej historii. No. Tak, 943. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo. A teraz, słuchajcie, my jesteśmy w czarnej no, dziurze. W kontekście tego zdania chciałbym zadać pytanie, na tak by potwierdziło, czy się sobie tak wywołało, przyszedł się na chwilę, że inni za nas napiszą. Mam do Pana pytanie. Tak. Gdyby od pierwszego dnia Pańskiego życiorysu zawodowego, tego, który się tym tematem Pan zajmuje, na przestrzeni tak powiedzmy około 20 lat, od 2000 roku, czy świadomość Polaków w tym temacie wzrasta, wzrosła, czy... W temacie mordów na tle rytualnym? Tak, w tym temacie. Ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć. Ja nie wiem, jaki będzie miała moja książka wpływ na to wszystko, co się dzieje. Natomiast no, to już zostało powiedziane, że ona jest konsekwentnie zamilczana. Komentarze do tej książki i wokół niej się pojawiły, ale to były tylko niemerytoryczne wyzwiska. Tam, że jestem nienawistnikiem, antysemitnikiem, że się nie znam, nie wiem, co piszę. No tutaj odpowiedzią na te obraźliwe komentarze jest oczywiście recenzja naukowa historyka doktora Krzysztofa Żabierka. No i tyle. No, co mogę tutaj dodać? Może jeden komentarz, to ja to precyzyjnie powiem. Jak tutaj zaatakowana księdza profesora Guza, co podjął tę tematykę. Antysemityzm. Więc krótko ksiądz rektor powiedział, ksiądz rektor Kalinowski mówi, że to mi się podoba, że wszystko jest takie potwierdzone naukowo, to jakby w porządku. No to szybko uderzyli kanclerza słowem antysemityzm. No. Kurier Lubelski. Pan radny by wydał wyrok antysemityzm, nieprawda. I arcybiskup nie zauważył w gazecie, tak nie czytał codziennie, może to pan Grzegorz mi poprawi, jak gdyby zabił. Nic nie było. A dodał komentarz, wszystkie te organizacje żydowskie, gmin żydowskich, polskie, europejskie, znaczy krzyczeć na księdza, bo zresztą mogły to wygotować, skalpowali. Cisza, spokój. Nie no, ostatnio parę dni temu... Kancel świetnie, bo pan wie, że rządzi kulę no, w kancel świetnie. Czyli arcybiskup metropolita, metropolita. Cisza. To ja Państwu może coś innego powiem na ten temat. No to jest na rzeczy, natomiast coś innego powiem, że tutaj między innymi przy tym temacie mordów na tle rytualnym maski opadają z twarzy nawet takich osób, których byśmy nigdy nie podejrzewali o to, że mogą być po tamtej stronie. A o co chodzi? Ja miałem wystąpić wczoraj w tak zwanym niezależnym Lublinie, to jest taka stacja na YouTube, właśnie w temacie mordu rytualnego tutaj w Rzeszowie, czyli tej książki. I to już było umówione kilka tygodni temu, że takie nagranie będzie, bo już było wiadomo, że ja przyjadę do Lublina z okazji procesu paszkwilanta Pawła Zygmuntowicza Chojeckiego.
było umówione, natomiast kilka dni temu zadzwoniono do mnie, że to się nie odbędzie, no i tyle, no. Nie odbędzie się już. Mniej więcej już wiem, kto tam interweniował w tej sprawie. Znana postać podająca się za patriotę. Na razie nie będę ujawniał nazwiska, zobaczymy, co się będzie dalej działo. Ale powinien pan nam powiedzieć. Nie. Ja to ujawnię, gdy przyjdzie na to czas. Bo a czego ja mam odkrywać swoje wszystkie karty? Grunt, że ja to wiem, tak? A wiedza jest kluczem do zwycięstwa w tych różnych przepychankach. No właśnie, niech teraz się boi, że i niech ma świadomość tego, że ja już to wiem, kto to jest. To tylko w tym kontekście, co pan powiedział, to życzyć panu nadal tej siły, odwagi. A dziękuję, to się zawsze przyda. No, dziękujemy panu Radosławowi za to, że był łaskaw do nas przybyć i podzielić się swoją wiedzą na te debaty. Zapraszamy do możliwości zakupu moich książek. Tutaj też polecam książkę anonimowego autora, ale tutaj zobowiązałem się, że będę wspierał jej promocję, gdyż jest też bardzo interesująca. To akurat coś aktualne. To akurat coś na poprawę humoru, tak? Niech nam humor dopisuje, póki ostatnia salwa plutonu egzekucyjnego nie padnie. Także proszę poczytać też to.